Kochani, mamy co prawda początek jesieni, może nawet koniec lata, ale jak wiadomo, dla skraperek, dekupażystek, wszelkiej maści krafterek, zima zaczyna się dużo wcześniej. No, my w sklepie twierdzimy, że zima zaczyna się zaraz po Wielkanocy, sądząc po Waszych zamówieniach. Dlatego przychodzę do Was już teraz z zimowym projektem. Byliśmy naprawdę bardzo zaskoczeni mile tym, jak dobrze przyjęliście nasze letnie pudełko tajemnicze Mystery Box, jak bardzo Wam się to spodobało. Zachęceni jego sukcesem postanowiliśmy przeprowadzić kolejny projekt, czyli pudełko zimowo-świąteczne. A w zasadzie powiem tak, są to dwa pudełka. Dwa pudełka, jedno pudełko, drugie pudełko. Oba mają tę samą tematykę, czyli świąteczno-zimowe. Oba będą niespodzianką, czyli kupując je nie będziecie wiedzieli, co jest w środku. Różnią się troszeczkę składem. Jedną z tych pudełek jest dla wielbicielek kartek i takich drobnych form scrapbookingowych. Drugie z tych pudełek jest dla wielbicielek dekoracji świątecznych, bombek, mediów, takie bardziej do różnych takich form, jakich, Aniu? Ozdobnych. Do form ozdobnych. Jak widzicie, staraliśmy się utrzymać podobną tematykę, podobne motywy. Te pudełka będą miały w sobie dużo, dużo wspólnego, natomiast produkty w nich się nie powtarzają. Gdyby ktoś myślał o tym, żeby ewentualnie zaopatrzyć się w dwa pudełka. Pracowaliśmy nad tymi pudełkami naprawdę sporo i to nie jedna osoba, ale wiele osób. Pomogli nam producenci, z którymi współpracowaliśmy. I naprawdę mieliśmy tyle pomysłów, że trudno nam było z niektórych zrezygnować, dlatego oba te pudełka są naprawdę napakowane do granic. Uwierzcie mi, to nie jest tak, że to jest większe, to jest mniejsze. Oba są przepełnione. Dzięki współpracy z producentami będziecie mieli możliwość nabyć je dużo taniej niż ich cena detaliczna. To znaczy, tak jak poprzednio, kupując je, nie będziecie wiedzieli, co jest w tych pudełkach w środku. Jeżeli się tak zdarzy, że nie wykupicie wszystkich pudełek w czasie przedsprzedaży, że jeszcze te pudełka nam zostaną w terminie takim, kiedy już będzie ujawniona ich zawartość, one nadal będą dostępne w naszym sklepie, ale będą już droższe. Nie będą dostępne z tym właśnie rabatem przedsprzedażowym. W pudełkach jest mnóstwo rzeczy. Są rzeczy, które normalnie możecie kupić w naszym sklepie, które być może czasami nawet kupujecie, ale są tam też rzeczy, których nie ma w naszym sklepie. Są tam też rzeczy, których nie ma w żadnym sklepie. No, są tam też rzeczy, których już nigdy nie będzie w żadnym sklepie, ponieważ dziewczyny nad tym pracowały całe 2 miesiące. Więc myślę, że warto. Jeżeli nie lubicie niespodzianek, to po prostu poczekajcie, aż ujawnimy tą zawartość. Mam nadzieję, że jeszcze wtedy będzie można kupić, chociaż troszkę drożej, ale nadal jednak te pudełka. Dodam tylko jeszcze, że pudełka, właściwie tyle mogę zdradzić, że pudełka są pełne głównie baz i dodatków. Mediów tam nie ma, no powiedzmy prawie nie ma, jest tam mała niespodzianeczka, ale prawie nie ma. Natomiast tak jak poprzednio, jeżeli chodzi o media, będziecie mieli możliwość nabyć je z 15% zniżką w specjalnej kategorii, w której Wam zaproponujemy to, co być może się przyda do tych projektów. No nie chcieliśmy ich wkładać do pudełek, no bo po co macie płacić za pasty, farby czy mgiełki, które być może macie w domu. Tym razem ta kategoria będzie szersza niż poprzednio, więc mam nadzieję, że też będzie pomocna i ten kod też będzie ważny prawie miesiąc, więc myślę, że to będzie dodatkowy atut tych Waszych pudełeczek. Tak jak poprzednio, oczywiście nie zostawimy Was samych z tymi pudełkami. One już pojechały do naszych projektantek, także do naszych ambasadorek i one będą tworzyć dla Was różne projekty, które mam nadzieję Was zainspirują, z którym będziecie mieli możliwość zobaczyć, w jaki sposób wykorzystać te rzeczy, ale na pewno te rzeczy można wykorzystać w bardzo różny sposób i będziemy też czekali na Wasze projekty i prawdopodobnie, tak jak poprzednio, również teraz zorganizujemy dla Was jakiś konkurs, żebyście mogli pokazać nam, co z tego wszystkiego powstało. Ponieważ dotarły do nas głosy, że bardzo spodobała Wam się nasza playlista, która była
publikowana przy okazji tego projektu, która zawierała utwory, które miały Was zainspirować, które proponowały nasze projektantki, postanowiliśmy to powtórzyć tym razem, więc tym razem też opublikujemy dla Was taką playlistę inspirującą do nowych prac. Podsumowując, mamy dwa pudełka z nieznaną zawartością o tematyce świątecznej. Przedsprzedaż ruszy w najbliższą sobotę. Będzie trwała do 10. Po 10 będziemy wysyłać pudełka. Po 10 też będzie ujawniona zawartość tych pudełek. W okresie przedsprzedaży pudełka będą sprzedawane ze sporym rabatem. Natomiast jeżeli w okresie przedsprzedaży nie zostaną wszystkie sprzedane, będą sprzedawane też po tym okresie, wtedy gdy zawartość ich będzie już jawna. Ale pamiętajcie, że jak skończy się już przedsprzedaż i pudełka nadal będą dostępne, to cena niestety już trochę wzrośnie. Mam nadzieję, że ten pomysł znowu Wam się spodoba.